Scenariusz dobrze znany. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego drzwi szkoły są zamknięte. W placówce nie ma dyrektora i nauczycieli. Przy szkole stoją dzieci i rodzice. Nie mogą wejść do budynku. Przychodzą codziennie, ale drzwi są wciąż zamknięte. Szkoła nie działa, choć nie została zlikwidowana. Taka sytuacja miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku w Becajłach w Gminie Szypliszki. Dzisiaj ma miejsce w Monkinach. W gminie Nowinka. Jeśli tutaj sytuacja będzie rozwijała się dalej tak, jak rok temu w Becejłach, to za jakiś czas na biurko podlaskiego kuratora oświaty trafi wniosek o pozytywne zaopiniowanie likwidacji szkoły uzasadnione brakiem uczniów w placówce. Wobec takiego argumentu kurator staje się bezradny, bo szkoła miała być dla dzieci, a dzieci w szkole brak. I wydaje opinię pozytywną, która jest wyrokiem śmierci dla placówki i skazaniem dzieci na edukacyjną tułaczkę. Pozytywna opinia kuratora, trudna do uzyskania, miała być orężem w obronie małych wiejskich szkół. Z oręża zdaje się wyszedł pistolecik na wodę, bo jak widać, wystarczy zwolnić nauczycieli i nie wpuścić dzieci do szkoły, a reszta zrobi się sama. Rok temu alarmowaliśmy, że działania samorządu gminy Szypliszki staną się proceduralnym wzorcem dla innych samorządów chcących pozbywać się kłopotów w postaci małych szkół. Wówczas to i my i rodzice usłyszeliśmy niemożliwe. Tymczasem nawet sam prokurator okazał się bezradny i umorzył śledztwo wszczęte na skutek zawiadomienia złożonego przez ówczesnego kuratora oświaty i rodziców w sprawie zamknięcia szkoły. A może mamy po prostu złe prawo? Pytana zaledwie kilka dni temu o ewentualną korektę przepisów oświatowych, rzeczniczka MEN odpowiedziała nam: W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie ma potrzeby wprowadzania zmian w prawie oświatowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkoły, podstawowa nie może odmówić przyjęcia ucznia Mieszkającego na terenie jej obwodu. W przypadku zaistnienia tego rodzaju sytuacji kurator oświaty posiada prawne narzędzia do wyegzekwowania, stosowania przez szkołę i jej organ prowadzący obowiązującego prawa oświatowego. Skoro tak, to dlaczego dzieci z rodzicami, jak stali rok temu, tak stoją i dzisiaj pod kolejną zamkniętą na Subalszczyźnie obwodową szkołą? Odpowiedź znaleźliśmy w bajce Ignacego Krasickiego, którą tak można by sparafrazować, gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły, wśród serdecznych przyjaciół szkołę wilki zjadły.